żebrak czy złoczyńca, to są to wszystkie męskie. Są takie nawet, które w ogóle nie mają odpowiedników żeńskich, jak na przykład jaskiniowiec albo zbój. To jest ciekawe. Jeszcze jest tak, że tylko jest jedno, jeden zawód, który ma swój odpowiednik żeński i męski i oznacza prestiż i władzę i pieniądze, to jest król, królowa. To także przeżyliśmy germanizację, rusyfikację języka, czy też komunistyczną nowomowę, więc pewnie feminizację też przeżyjemy. Ten plebiscyt Kobieta roku 2011 robimy po raz trzeci. W tym plebiscycie nie chodzi o to, żeby się ścigać, bo to nie są wyścigi między jedną panią a drugą panią, która wygra i która zdobędzie większą popularność. Chociaż jest to, bo to zawsze są jakieś emocje związane z plebiscytem i dlatego wybieramy Kobietę roku 2011. Dwa lata temu była to Ewa Kieszkowska, rok temu Maria Pierzchała. Ale zanim powiemy, kto w tym roku został kobietą roku, zanim to jeszcze zwrócę uwagę na to, że te panie, które są kandydatkami, które były kandydatkami, które, na które można było głosować w tym roku, każda z nich wykonuje swoją pracę z taką pasją, w taki sposób, że chcielibyśmy zaznaczyć, pokazać włocławianom, jeżeli nie wiedzą o tym, no jest kanclerz, na przykład PWSZ, to jest kobieta, no to wiadomo, jak się skończyła historia z poprzednim kanclerzem, który był mężczyzną, więc na przykład są wybory Mr. World, ale przecież nie ma żadnej transmisji wyborów najprzystojniejszego faceta, nikogo to nie interesuje, ale są wybory i oglądają i kobiety, i mężczyźni, to są najpopularniejsze programy w telewizji, kiedy są transmisje. Aneta Gabrielczyk.